Rozmowa dnia. A na te kolejne pytania odpowie Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. I jak się dowiedzieliśmy wczoraj, być może nie doszły wiceminister rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wczoraj mieliśmy posiedzenie Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych i pan poseł zeznał, że prezes zarządu firmy Cedrop zadzwonił do mnie i powiedział, że ustawę o wyborach korespondencyjnych należy poprzeć i proponował spotkanie z premierem. Mówił, że mógłbym pracować w Ministerstwie Rolnictwa. Panie rektorze, nie on jeden. Ja naprawdę bardzo dużo telefonów miałem od różnych ludzi, którzy uważają, że powinienem być ministrem rolnictwa. Dziękuję wszystkim za takie zaufanie, ale umowa Kukiz 15 była taka, że nie bierzemy żadnych stanowisk w rządzie, żadnych spółek Skarbu Państwa. Koncentrujemy się tylko na ustawach, na zmianach ustrojowych, na zmianach gospodarczych, a nie na tym, żeby poprawić swoje CV, czy poprawić swoje dochody jakimiś tam spółkami, czy stanowiskami. A czy zdziwiło pana, że przedsiębiorca z branży drobiarskiej proponuje stanowisko w ministerstwie? Że to ta osoba taką propozycję składa? Po pierwsze, zdziwił mnie sam telefon, ale dokładnie tak samo byłem zdziwiony, zaskoczony, a nawet może bardziej zniesmaczony, jak znaczący polityk z mojego okręgu proponował mi jedynkę w Platformie Obywatelskiej w moim okręgu. Więc ani tej jedynki, ani jakichś stanowisk, które ktoś mi proponuje, czy to działacz związkowy, czy to jakiś przedsiębiorca, no uważam je za abstrakcyjne. A czy w ocenie pana posła to było tak, że te propozycje składał na przykład premier, ale za pośrednictwem tego przedsiębiorcy, że nie chciał tego zrobić osobiście? Nie, jestem przekonany, że czegoś takiego nie było, bo na spotkaniu w ogóle taki temat nie był podnoszony. I ja się spodziewałem, że to był taki pomysł tego przedsiębiorcy, żeby mnie skusić na spotkanie z premierem. No, ale on nie ma takiej, ten przedsiębiorca nie miałby takiej władzy, żeby panu dać stanowisko. Ale ja wiedziałem, że on nie ma takiej władzy, tylko to są różne podchody. Tak jak powiedziałem i wielu innych osób, które uważają, że ja powinienem być ministrem. Więc to mi chodziło na tym spotkaniu o to, żeby przekonać pana premiera do czegoś, o czym mówię już od 7-8 lat, do narodowego wskaźnika białkowego, żeby rolnicy mieli dywersyfikację produkcji, żebyśmy w Polsce produkowali białko, a nie sprowadzali go ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny czy Brazylii, żeby te 6-10 miliardów złotych, jakie wydajemy na sprowadzanie białka, zostało w kieszeniach polskich rolników. A czy takie sytuacje, że ktoś ze Zjednoczonej Prawicy przychodził, proponował coś w zamian za jakieś głosowanie, czy to się zdarzało częściej? Nie, to się w ogóle nie zdarzało, żeby cokolwiek nam proponować. Panie redaktorze, jak pan pamięta, to ja... W tej sytuacji się zdarzyło przynajmniej raz. No nie. Że była jakaś rozmowa, nakłanianie. Ale rozmowy i nakłaniania to są bardzo często. No przecież my jako Kukiz 15 poparliśmy zmianę ustawy, aby organizacje pozarządowe dostawały 1,5% z naszego PIT-u i z tym przyszła do nas pani poseł Okła-Drewnowicz i uważaliśmy, że to jest dobry pomysł i poparliśmy takie rozwiązanie. Również poparliśmy nieuchylenie immunitetu panu Szczerbie, bo uważamy, że immunitetu w ogóle nie powinno być, a politycy nie powinni sobie na sali sejmowej decydować, że panu odbierzemy, a panu nie. Również pan Grodzki dawno powinien stracić swój immunitet i tu nie powinien Senat tego blokować. Tak, dlatego mówimy, że nie powinno być w ogóle immunitetów dla polityków. Wracając jeszcze do poprzedniej sprawy, Paweł Kukiz w tym słynnym już wpisie na Facebooku napisał, że właśnie w kontekście wyborów korespondencyjnych doszło do zmasowanej i panicznej pisowskiej akcji korupcyjno-politycznej. Więc w ocenie Pawła Kukiza, no przynajmniej w tej konkretnej sprawie, a można też zrozumieć, że w innych, jednak był taki schemat polityczny, że starano się słowami Pawła Kukiza korumpować w cudzysłowie polityków. No ale panie redaktorze, no poczynając od tego najstarszego przypadku, który ja pamiętam, czyli od pana Arłukowicza, który był ogromnym krytykiem Platformy Obywatelskiej, wówczas był w Lewicy, został skuszony stanowiskiem ministra Besteki, sekretarkami i samochodem do tego, aby przeszedł do Platformy Obywatelskiej. Pierwszy polityk z Kukiz 15 odszedł po miesiącu do Nowoczesnej, do ugrupowania zupełnie przeciwnego naszym
postulatom. Więc te rzeczy cały czas się działy. No i jak krytykowałem również moich kolegów z Kukiz 15, którzy przechodzili do Prawa i Sprawiedliwości w poprzednich kadencjach, bo do polityki nie idzie się po to, żeby poprawić sobie CV, tylko żeby spełniać obietnice wyborcze. I to robimy. W ubiegłej kadencji przyjęto 10 naszych ustaw, między innymi ustawę antykorupcyjną, którą obiecał pan Tusk w 2007 roku. Ja w tej kadencji za pana marszałka Hołowni i za Polskę 2050 złożyłem ustawę antysitwową, którą prawie rok temu Polska 2050 przygotowała i z nią wygrała wybory. Mówiła, że ma być transparentność w zatrudnianiach osób w spółkach Skarbu Państwa. Prosiłem pana marszałka Hołowni, aby złożył tę ustawę. Ktoś mu nie pozwolił, więc ja ją złożyłem razem z Prawem i Sprawiedliwością. Do polityki idzie się nie po to, żeby być komentatorem polityki, tylko żeby ją zmieniać. A czy uważa pan poseł, że z tymi zeznaniami wczorajszymi zamknął pan sobie drogę na startowanie z list Prawa i Sprawiedliwości w przyszłości? Czy ta droga jest zamknięta już? Nie wiem, czy jest zamknięta. Ja się nie upieram wcale przy Prawie i Sprawiedliwości, chociaż założenia ich i to, co wpisali w programie i to, co zrobili, jest nam najbardziej bliskie, ale my chcielibyśmy, żeby jednak cała Zjednoczona Prawica startowała razem. Tu bardzo ciekawe słowa były w trakcie debatowania nad ustawą społeczną, obywatelską, tak dla rodziny, nie dla gender. Tam marszałek poprzednich kadencji, Marek Jurek, ją przedstawiał. No i wyszedł w końcu polityk Konfederacji, który zaczął krytykować wszystkich, że tylko Konfederacja i oni są najfajniejsi i najładniejsi. Marszałek Jurek poprosił o głos i powiedział, że on chciałby, żeby opozycja i prawica czuła się jak opozycja, a nie próbowała sama ze sobą walczyć. I ja bym chciał, aby rzeczywiście prawica wiedziała, że jest w tej chwili w opozycji i działała razem, aby odzyskać władzę, a nie próbować się rozbijać wewnętrznie. A Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział, że zasugerował, że trwa dyskusja o tym, czy być może zmienić nazwę Prawo i Sprawiedliwość, czy być może stworzyć jakiś nowy ruch polityczny na prawicy, czy takiej nowej partii pan mógłby być częścią, gdyby Panie powstała? Panie Rogorze, my oczekujemy i to mówiliśmy prezesowi w ubiegłej kadencji i dalej podtrzymujemy słowo, że powinien powstać taka partia, Polska Partia Republikańska, Polska Partia Prawicowa, na przykład pod nazwą Zjednoczona Prawica, w której zmieszczą się wszyscy, bo naprawdę wewnętrznie prawica się nie różni. To są didaskalia, gdzie są te różnice. Problem jest, że po prawicy mamy samych samców alfa, tak jak ładnie to Marek Jurek powiedział, samych ogierów, i którzy ze sobą walczą. I dzięki temu przez to się rozwalają. Proszę zauważyć, obecna koalicja rządząca połączyła się pod skrajnie różnymi hasłami. No oni to zrobili tylko po to, żeby przejąć władzę, a w tej chwili, jak widać, kłócą się wewnętrznie. W najgorszej sytuacji jest Lewica, która naprawdę wiele obiecała, a nic z tego nie może zrealizować. Raczej celem Zjednoczonej Prawicy też było przyjęcie władzy, no i kłótnie wewnętrzne były dosyć dobrze nagłośnione. Panie redaktorze, ma pan rację, tylko Zjednoczona Prawica bardzo dużo swoich postulatów zrealizowała. Jeżeli pan popatrzy na te 100 obietnic koalicji, to dzisiaj jest 17 dni do ich spełnienia, a spełnili ich 11. I to jest wielkie oszustwo i dlatego uważamy, że trzeba zmienić ordynację wyborczą, żeby takie rzeczy nie miały miejsca. Myśliśmy razem z Koalicją Polską, bo Koalicja Polska przyjęła nasze wszystkie postulaty obywatelskie, a później jak była ustawa o sędziach pokoju, oni ją cały czas blokowali. Więc dlatego się sprzeciwiamy takiemu uprawianiu polityki, bo do polityki się idzie, żeby, jeszcze raz powtórzę, zrealizować swoje obietnice, a nie tylko tak jak właśnie Platforma Obywatelska oszukać Polaków, bo to jest czyste oszustwo. Obiecać 100 obietnic na 100 dni, a zrealizować z tych obietnic 11. I dlatego apeluję do wszystkich osób po prawej stronie. Naprawdę dużo spokoju i wspólnego działania. I o tym powiemy już więcej w drugiej części naszej rozmowy. Naszym gościem jest Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Więcej w mediach społecznościowych. Dziękuję. Czy jeżeli powstałaby taka nowa partia, załóżmy, że nazywa się Zjednoczona Prawica,
Czy dalej liderem mógłby być Jarosław Kaczyński w pana ocenie? No i znowu pan nie do końca rozumie tę ideę Zjednoczonej Prawicy. Ktoś musiałby być szefem partii. A dlaczego tak pan uważa? Przecież to powinien być konglomerat różnych partii, które razem w konsensusie wypracowują najważniejsze rzeczy, które ich łączą i wypracowują te obietnice, które zrealizują. Bo w tej chwili mówimy o obietnicach w tej chwili Platformy PSL-u, ale tam również były po drugiej stronie obietnice pana Hołowni, obietnice Lewicy i te obietnice nie są realizowane. W tej chwili widzimy jakieś skandaliczne przejmowanie różnych spółek, zatrudnianie rodzin na swoim, a pan, to chyba 68 postulat tutaj w tych 100 obietnicach był taki, że rodziny nie będą zatrudniane, koniec z nepotyzmem, koniec z partyjniactwem, a tego nie ma. Jaki konkretny przykład? No, córka Róży Thun na początku była, później brat ministra infrastruktury został nagle komendantem Akademii Policyjnej. Ale to jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, no to ten problem był gigantyczny, jeżeli chodzi o... Niczym się jeszcze raz nie różnił od tego i dlatego no, mówiliśmy... Skala była na pewno znacznie inna. Pan redaktor mówi o czymś, co było po 8 latach, a teraz mamy po 3 miesiącach. Ale jeszcze raz, ani tego nie postulujemy. Ja wprost apelowałem kilkukrotnie do pana premiera Tuska z mównicy, aby rozszerzył ustawę antykorupcyjną o to, że rodziny posłów ani senatorów nie mogą zasiadać w spółkach Skarbu Państwa. To jest właśnie ta walka z nepotyzmem, o której on mówił w kampanii wyborczej. I ani nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie podczas zaprzysiężenia rządu, ani dwa razy na moje wnioski formalne, żeby pan premier powiedział, czy jednak zechce rozszerzyć ustawę antykorupcyjną, bo już ustawa antykorupcyjna, która obowiązuje dzięki naszej koalicji programowej z Prawem i Sprawiedliwością, zabrania zasiadania w spółkach Skarbu Państwa posłom i senatorom, a od najbliższych wyborów samorządowych prezydenci, wójtowie i burmistrzowie również nie będą mogli zasiadać w spółkach samorządowych. Tutaj prezydent chyba Wrocławia, pan Sutryk, no, jest takim bardzo złym przykładem, ale takich przykładów w samorządach mamy bardzo dużo. I to dzięki tej ustawie antykorupcyjnej zostało zahamowane. Panie pośle, przejdźmy do tematów związanych z rolnictwem. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu, by Sejm przegłosował taką uchwałę, w której wezwie Komisję Europejską do tego, żeby wprowadziła sankcje na import towarów spożywczych i rolnych z Rosji i Białorusi. Czy taki krok jest konieczny? Panie doktorze, tu o dwóch rzeczach trzeba powiedzieć. Po pierwsze, pan premier Tusk niech nie ogląda się na Komisję Europejską, tylko niech wprowadzi, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, nasz polski zakaz. Pan premier Tusk, wygrywając wybory, czy chcąc wygrać... Tylko, że no, jeżeli to się zrobi wspólnie z Komisją Europejską, jeżeli to zrobi cała Unia Europejska, jest to droga bez kar, bez sporu. Może to jest lepsza droga. Oczywiście, że lepsza, tylko my nie możemy na to długo czekać. Jakoś ta elita brukselska jest powiązana z ruskimi i proszę zauważyć, te sankcje, które są nakładane na Rosję, są bezzębne, niewiele dają. Rosja bardzo dobrze się w tej chwili rozwija, zwiększa swoje PKB. Jednocześnie proszę zauważyć, jest problem na rynkach międzynarodowych z pikującymi w dół cenami produktów spożywczych. To jest hybrydowy element wojny Rosji na rynku spożywczym, a Unia Europejska nic z tym nie robi, tylko dalej sprowadza żywność ruską do Unii Europejskiej. Czyli takie sankcje powinny zostać wprowadzone? Tak, już dawno, na samym początku na wojny. Na białoruskie towary też? Również, oczywiście. Białoruś udostępnia swoje terytorium ruskim, żeby atakować Ukrainę. Białoruś, ostatnie wybory miała nietransparentne. Nie ma powodu, żebyśmy wspomagali gospodarkę rosyjską. Poza tym powiedzmy to jeszcze raz. Żywność europejska jest najwyższej jakości. I powinniśmy pilnować tego standardu wysokiej jakości żywności polskiej. I nie należy niszczyć tego systemu, który od 1962 roku był w Europie budowany. Oczywiście ta żywność ma jeden minus, jest o około 40%
droższa, ale jest dużo zdrowsza. I jeżeli popatrzymy globalnie na to, to powinniśmy być zadowoleni, że mamy żywność tak wysokiej jakości z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chorujemy i nie umieramy masowo na choroby nowotworowe. Po drugie, mamy suwerenność żywnościową. Jeżeli popatrzymy sobie na Japonię, to ich ryż, lokalny ryż i rolnictwo wspomagane, dotowane z budżetu japońskiego jest pięciokrotnie droższy. Ale oni rozumieją, że muszą mieć własną żywność, bo jeżeli byłaby jakaś zawierucha na świecie, a widzimy, że co pewien czas w różnych częściach świata są, w tej chwili niestety w Europie, to bez lokalnej żywności właściwie ludzie umierają. Wytransferowaliśmy produkcję substancji aktywnych w lekach do Indii, do Chin. I jeżeli nie będzie leków, to część społeczeństwa będzie miała kłopoty, a nawet umrze. Ale jak nie będzie żywności, to wszyscy umrzemy. Jeżeli chodzi o założenia Zielonego Ładu, premier mówi, że w najbliższych dniach przedstawi propozycję rewizji tego planu. Czy tam powinny zostać wprowadzone zmiany? Powinny zostać wprowadzone zmiany, ale ja nie chcę uzdrawiać całej Europy, bo Europa, jeżeli chce sobie zrobić krzywdę, a to jest pomysł niemiecki po to, aby postawić na swój przemysł i eksportować dalej swój przemysł, a sprowadzać żywność spoza terytorium Unii Europejskiej, no bo jeżeli do państw Mercosuru chce się wysyłać samochody, chemię, przemysł ciężki, to coś od nich trzeba brać, no bo tak wygląda gospodarka. No i Niemcy sobie wymyślili, że będą stamtąd brali sobie żywność. Na co nie powinniśmy pozwolić, bo musimy stać na tym bardzo ważnym, na tej ważnej gałęzi gospodarki, jak rolnictwo, o czym mówiłem wcześniej. Ale w Europie postawiliśmy również na ekologię. I też nie mam z tym problemu. Tylko ekologię mogą robić rolnicy i za to powinni być uczciwie opłacani. A w tej chwili ekologię próbują robić, czy na tym robić pieniądze jakieś organizacje pozarządowe. No i cwaniacy, którzy budują duże zbiorniki retencyjne, w których przechowywanie wody jest 30-krotnie droższe niż przechowywanie wody na łąkach u rolników. Czyli jak rozumiem, założenia Zielonego Ładu tak, ale z wyższymi dopłatami. To nie są nawet dopłaty. To jest racjonalne gospodarowanie pieniędzmi, które wszyscy Polacy wydają. Bo po co w 2022 roku wydaliśmy 33 miliardy złotych na kupowanie certyfikatów emisji CO2? A możemy przecież nie płacić tyle pieniędzy, tylko te pieniądze dać rolnikom, żeby oni to CO2 za pośrednictwem roślin gromadzili w swoich glebach. Dzięki temu byłaby wyższa próchniczność. Na Ukrainie żywność dlatego jest tak tanio produkowana, bo tamtejsze gleby mają 9% próchnicy, a nasze gleby mają tylko 2%. No, uwarunkowania historyczne i klimatyczne. Ale możemy zwiększyć tę naszą próchniczność, jednocześnie pozostawiając te pieniądze, które w tej chwili wyjeżdżają z Polski. Podobnie jest z wodą. Co roku słyszymy, że jakieś miasto ogranicza pobór wody, bo studnie wysychają. A dlaczego wysychają? Bo nie ma tej wody na łąkach. Tylko próbuje się oszukać tutaj społeczeństwo, a my zbudujemy jakiś zbiornik retencyjny. I przechowywanie metra sześciennego wody w tym zbiorniku retencyjnym kosztuje 30 zł za 1 metr. Jednocześnie przechowywanie wody na łąkach u rolników kosztuje złotówkę. To dlaczego nie zapłacić tym rolnikom powiedzmy 5 zł od tego metra sześciennego, co i tak jest sześciokrotnie tańsze niż w zbiornikach retencyjnych, a jednocześnie powierzchnia łąk jest wielokrotnie większa niż możemy sobie nabudować tych zbiorników retencyjnych. Więc racjonalnie podejdźmy do rolnictwa. Rolnictwo również powinno produkować odnawialne źródła energii. I te teraz 5 miliardów euro, które zostanie wydane na wiatraki, czyli znowu wyjedzie z Polski, wspomoże upadającą firmę Siemens niemiecką. Jeżeli byśmy to przekazali właśnie rolnikom na biogazownie, mielibyśmy w Polsce 2000 biogazowni. Stabilne źródło i dochód dla rolników. W kontekście rolnictwa zapytam jeszcze o kontrolę poselską, którą pan ma prowadzić w Ministerstwie Rolnictwa. Czego ma dotyczyć? To jest ta dzisiejsza kontrola poselska, bo w ubiegłej kadencji przekonałem Prawo i Sprawiedliwość, że związki zawodowe powinny mieć własne pieniądze, a nie być na łańcuszku u każdego kolejnego ministra. Jest ustawa, która pozwala rolnikom przekazać 1,5% z podatku rolnego na konkretny związek zawodowy, żeby ten związek zawodowy był merytoryczny. I zgłosiło się 7
związków i organizacji rolniczych. Byłem miesiąc temu na takiej kontroli. No i w tej chwili czytam, że minister nie zgodził się, czy uważa, że żadna z tych organizacji nie spełnia wymogów, które są w ustawie. Co jest nieprawdą. Jest to niemożliwe, żeby żadna z nich nie spełniała tych wymogów. I obawiam się, że pan minister Kołodziejczak postawił na swoim, bo kiedy ja tę ustawę promowałem, przedstawiałem publicznie, pan minister Kołodziejczak uważał, że skoro jego organizacja nie spełnia tych wymogów, bo tam jest również wymóg czasowy, żeby to nie były organizacje krzaki, które jednego roku powstają, a później, tak jak właśnie Agrounia pana Kołodziejczaka, no nagle się okazało, że się przytulił do Platformy Obywatelskiej, czyli jest wymóg 5-letniego bycia na rynku, żeby ta organizacja rzeczywiście była organizacją wspierającą rolników. Więc on wówczas powiedział, że jak on nie może dostać, to żadna organizacja nie powinna dostać. I obawiam się, że doprowadził różnymi machlojkami do tego, że rzeczywiście w tej chwili ta lista jest pusta, dlatego jest kontrola poselska, żeby obejrzał wszystkie dokumenty, bo ani kilka związków zawodowych zwróciło się do mnie, że oni na pewno spełnili wszystkie wymagania i dziwią się, że nie ma ich na tej liście. Właśnie na komórce panu posłowi pojawiło się powiadomienie, kontrola poselska w takim razie. Dziękuję za rozmowę. Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Dziękuję również. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.